Niezwykły sposób przebiegała modlitwa Ezdrasza za cały naród. Oto Ezdrasz widzi swój naród w niewoli, ale uznaje winę tego narodu i uznaje karę, która spotkała ten naród, karę niewoli. Jednak kiedy patrzymy, w jaki sposób Ezdrasz wyraża swój żal za grzechy całego narodu, oczywiście także za swoje grzechy, to wtedy widzimy, w jaki sposób można wyrażać żal równocześnie, nie oskarżając siebie do tego stopnia, że człowiek odmawia sobie możliwości istnienia. Otóż Ezdrasz wyraził głęboki żal. Ten żal powodował u niego niemal taką fizyczną rozpacz i degradację, ale równocześnie Ezdrasz zauważył w wyrażaniu tego żalu, że oto Bóg jest również z nimi w tej sytuacji. Pan Bóg jakby nie zabiera tych konsekwencji ich postępowania, ale równocześnie jest gdzieś w środku tego wydarzenia i daje im ulgę w postaci życzliwości tych, którzy uprowadzili naród izraelski. I to jest chyba istota takiego żalu, który za popełnione grzechy, który nie zabija. Oto my możemy wyznawać nasze grzechy, bo mamy pewność, że również w tej sytuacji, tej naszej grzesznej sytuacji, był razem z nami Pan Bóg, który walczył o nasze serce, walczył o naszą duszę. I tylko w momencie, kiedy zwróciliśmy się do Niego, On przyszedł ze swoją łaską i ze swoim uzdrowieniem.